Pani marszałek, Wysoka Izbo, zacznę od tego, że pani poseł Zalewska przekazywała panu premierowi raport i tu niechcąco się zaplątały pani notatki, no takie o Jarosławie Kaczyńskim to wolę oddać. Pani marszałek, Wysoka Izbo, każdemu lekarzowi, który spotyka się z dramatem w szpitalu, w przychodni, w karetce pogotowia, każdy lekarz spotyka się z takim momentem, kiedy zadaje sobie pytanie, czy na pewno zrobił wszystko na czas i tak, jak trzeba było. Tak jak każdemu lekarzowi i każdemu z nas, zwykłych ludzi, krwawią emocje, kiedy widzimy dramaty w szpitalach, w przychodniach. Tak samo odczuwam ja, jako minister zdrowia, w przypadku każdego dramatu. Ale kiedy obserwujemy różne sytuacje, i oczywiście nie będę ścigał się z państwem spisu na wyliczenia medialne, moglibyśmy się tutaj przerzucać gazetami przez całe lata, dziesiątki, setki artykułów, to mam nadzieję, że przy całych tych złych emocjach, które wylały się w przemówieniu pani poseł Zaleckiej, łączy nas przynajmniej jedno. Że jest nam tak samo przykro jako ludziom, kiedy widzimy różne dramaty. Ja mam taką nadzieję. Szanowni Państwo, w Polsce rocznie udzielanych jest ponad 138 milionów porad lekarskich w POZ-cie u lekarza rodzinnego. Rocznie ponad 138 milionów porad lekarskich u lekarza rodzinnego. W Polsce rocznie przez specjalistów, oprócz lekarzy rodzinnych, udzielanych jest blisko 80 milionów porad. 80 milionów porad rocznie. Liczba hospitalizacji rocznie w Polsce to ponad 8 milionów razy rocznie. Karetka z ratownikami, lekarzami w Polsce wyjeżdża 3 miliony razy rocznie. 3 miliony razy rocznie jedzie karetka po to, żeby ratować ludziom życie. W Polsce wypisuje się i realizuje rocznie ponad 150 milionów recept. Ja mówię o tym po to, żeby przy całej tej zapowiedzi Armagedonu, który Państwo głosicie, Polacy mieli odniesienie do tego, jaka jest prawda. Wiele trzeba poprawić. Wiele trzeba zmienić. Kolejki w Polsce są za duże. Ale trzeba powiedzieć prawdę, że wizyt u lekarza, porad lekarskich u lekarza rodzinnego rocznie udzielamy blisko 140 milionów, u specjalisty 80 milionów, liczba hospitalizacji to 8 milionów i liczba wyjazdów karetki pogotowia to 3 miliony razy rocznie. Przechodząc do analizy sytuacji, w której jesteśmy. Rząd przeprowadził przez parlament ustawę mówiącą o tym, że będziemy aneksowali umowy z przychodniami i szpitalami. I zwracam się w stronę polityków Twojego ruchu, którzy lamentowali na tej mównicy, że nowi przedsiębiorcy nie mają dostępu. No być może przez chwilę nie mają, ale zabezpieczyliśmy dokładnie wszystkie te szpitale, które funkcjonować muszą i po to to zrobiliśmy. Żeby w roku, w którym pierwszy raz mamy do czynienia z sytuacją, w którym w NFZ-cie nie ma więcej środków finansowych niż w latach poprzednich, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków w warunkach szpitali, które dzisiaj pracują. Przyjdzie czas na nowych przedsiębiorców.
Na razie musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Pierwszy raz. Państwo nie znacie tej sytuacji. Dla Państwa ona jest obca. Ale dwukrotnie udało nam się zaneksować w roku 2012 i 2013 do 15 grudnia ponad 35 tysięcy umów ze szpitalami, przychodniami, poradniami. Ponad 35 tysięcy umów. I Państwo nawet tego nie zauważyliście. I o to nam chodziło. Żeby pacjent nie zauważył, że NFZ i resort zdrowia podpisują umowę z ponad 30 tysiącami szpitali, przychodni, poradni. Dokładnie, pani poseł, w momencie, kiedy my rządzimy, pacjent tego nie widzi. Nie chce się przerzucać artykułami prasowymi i opowiadać, co się działo w państwa grudniu i styczniu. Ponad 50 miliardów złotych. Ponad 50 miliardów złotych w umowach, które zostały aneksowane w sposób nieodczuwalny dla pacjenta. Ponad 10 tysięcy umów podpisanych z lekarzami rodzinnymi, ze specjalistami ponad 7, ze szpitalami ponad 1100 umów. I trzeba to robić dokładnie tak, żeby pacjent nie czekał ze strachem na 1 stycznia, czy przychodnie się otworzą, tylko żeby wiedział, że one po prostu będą otwarte. Często słyszę ten zarzut i zresztą podchodzę do niego z pokorą. Nic pan nie zrobił, nic się nie stało. Nie wiem, czy pamiętacie państwo styczeń roku 2012, kiedy wchodziła w życie ustawa, tak zwana ustawa refundacyjna, stworzona przez panią marszałek Kopacz, przyjęta przez większość parlamentarną, ustawę, która wzbudzała potężne emocje społeczne. Państwo straszyliście tą ustawą każdego dnia właśnie. To był wasz oręż. Oczywiście ona nie wchodziła bez perturbacji społecznych, ale chcę państwu powiedzieć, że wreszcie od 2 lat w Polsce mamy przejrzysty, czytelny, jasno opisany system refundacji. Kiedy leki i ceny tych leków refundowane są w resorcie, negocjowane są w resorcie zdrowia, a nie w restauracji. No, kiedyś ten moment musiał nadejść. Tak się stało. Chcę podkreślić, że w latach 2005-2011, czyli do czasu, kiedy ustawa refundacyjna weszła w życie, wydano 13 rozporządzeń refundacyjnych. 2005-2011. Od 1 stycznia 2012 roku do 1 stycznia 2014 roku wydaliśmy 13 nowych obwieszczeń list refundacyjnych. Na listy trafiło ponad 900 nowych leków, ponad 39 nowych cząsteczek, z czego 14 w leczeniu chorób nowotworowych. 14 nowoczesnych leków w leczeniu chorób nowotworowych. Można powiedzieć, że to nic. Ale warto powiedzieć prawdę. Można to ocenić wedle państwa widzenia, że to jest nic. Ale zapytajcie państwo ludzi chorujących na cukrzycę, czy nie cieszą się z nowych insulin, których państwo nie wprowadziliście. My tak. Zapytajcie osoby chorujące na serce, czy nie otrzymały przypadkiem 5 nowoczesnych leków, na które czekali od 2 lat. Sprawdźcie pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby. Czy nie otrzymali nowoczesnego leczenia? Otrzymali. Stwardnienie rozsiane. Zapytajcie pacjentów z tą straszną chorobą, czy nie są dzisiaj nowocześnie leczeni. Są leczeni na poziomie europejskim i światowym. Padaczka. Kolejna straszna choroba. Kolejne grupy nowoczesnych leków. Mogę je państwu wymieniać, ale to przecież nie o to chodzi. Choroby reumatyczne. Wszyscy konsultanci, eksperci twierdzą, że wreszcie w Polsce chorzy chorujący na choroby reumatyczne są zaopatrywani kompleksowo, że wreszcie są leczeni nowocześnie. Przecież to się stało. To są fakty. Ci ludzie chorują i dostają nowoczesne leki. Kolejni pacjenci. Proszę o spokój. Panią poseł również proszę o zachowanie spokoju. Proszę kontynuować. Pacjenci chorujący na astmę skrzydłową. Nowoczesne leczenie biologiczne. Pacjenci chorujący na alergie pokarmowe. Nowoczesne mieszanki pokarmowe.
I wreszcie rodzice, dzieci i sami pacjenci, mali pacjenci chorujący na moczenie nocne. Po latach oczekiwania, po latach mają nowoczesne leczenie. Choroby rzadkie, objęcie leczeniem osób dorosłych z chorobą Pompego, fenyloketonuria, 21 nowych preparatów wysokospecjalistycznych, wcześniej niedostępnych w refundacji, dzisiaj są. I w końcu choroby nowotworowe. I tu proszę bardzo uwagę. Chorzy stoją w za długich kolejkach. Kolejki musimy skrócić i skrócimy. Ale chcę też powiedzieć o tym, co się zmieniło w rozumieniu onkologii w ujęciu leków. Wymienię tylko jeden po drugim nowotwór, który w końcu jest leczony nowoczesnym, innowacyjnym leczeniem. Nowoczesnym, europejskim i światowym leczeniem. Dlatego, że być może faktycznie za mało mnie jest w mediach. Ale może trzeba kiedyś zważyć, czy ważniejsze jest to, żeby móc tę listę, którą teraz wyczytam, rozbudować jeszcze bardziej. I negocjacje z koncernami farmaceutycznymi, które są poważnym graczem na rynku biznesowym w świecie, w Europie i w Polsce. To proces trudny i skomplikowany, ale chorzy chorujący na nowotwór, prostaty, piersi, jajnika, czerniak złośliwy, nowotwór trzucki, białaczka, chłoniak, szpiczak nogi, nowotwór płuca, nowotwór nerki, nowotwór głowy i szyi i w końcu leczenie bólu nowotworowego. Ci wszyscy pacjenci otrzymali nowoczesne leki. Jeśli pani poseł Zalewska powiedziała, że 700 leków na liście styczniowej tego roku zdrożało, to pani poseł Zalewska, nie wiem dlaczego, ja rozumiem, że chyba zapomniała albo nie wie, bo nie sądzę, żeby robiła to z cynizmu politycznego, zapomniała powiedzieć, że na tej samej liście 2191 leków staniało. Pani mówi o 700, które podrożały, tak. 700 podrożało od grosza do 94 zł, zaś 2191 staniało. Do 247 zł. To jest najwyższa stawka leku, który staniał. Więc albo mówimy prawdę, albo ta mównica na zawsze stanie się w państwa wykonaniu takim miejscem cyrku politycznego i straszenia pacjentów. To jest wasz wybór, ludzie to widzą. Ja mówię o tym, że wiele w onkologii trzeba jeszcze poprawić, ale mówienie o tym, że pacjenci leczeni z powodu chorób onkologicznych umierają pod szpitalami, jest nieprawdą. Kolejny dowód nic nie robienia. Słyszę, nic się nie dzieje ani w rządzie, ani w resorcie, jednym, drugim, piątym, siódmym. Drodzy Państwo, program in vitro. Możecie drwić, możecie się naigrywać, możecie naprawdę opowiadać ludziom, że ich pozamykacie do więzienia za in vitro. Nikt wam już w to nie wierzy. 247 milionów złotych. 33 miliony w roku 2013. I rzecz najważniejsza. Ponad 930 ciąż. Już. Ponad 930 ciąż z programu in vitro. A program funkcjonuje od 1 lipca. Jak się z tym czujecie, kiedy lekceważycie tych ludzi? Ponad 2 miliony ludzi leczących się z powodu niepłodności, ponad 900 ciąż. Przecież to jest sama radość, serce rośnie. Te dzieci są najbardziej wyczekanymi, ukochanymi i przez chorobę tak ciężko. Ci ludzie są doświadczeni, a wy z tego drwicie. Mówimy dalej o faktach. Słyszę od pani poseł wnioskodawcy, że ograniczamy ilości przyjęć na studia medyczne. No to pani poseł, no, ja naprawdę z całym szacunkiem do pani wiedzy i doświadczenia. Ja wierzę w to, że pani się po prostu zwyczajnie coś pomyliło. 2007 przyjęliście na studia medyczne w Polsce 3213 studentów. W 2013 5300. No to jak to jest? Ja po prostu staram się wytłumaczyć. Pani poseł, mówi pani o tym, że liczba specjalistów w Polsce maleje.
Znaczy, pani poseł, te szybkie korepetycje w tej chwili nic nie radzą. Rozmawiamy. Pani poseł, mówi pani o tym, że liczba specjalistów w Polsce maleje. Ich jest oczywiście za mało. Ale no, mówmy o faktach. 2005, 86 tysięcy specjalistów z drugim stopniem specjalizacji, 2013, 108 tysięcy. No to co jest większą liczbą? 86 tysięcy czy 108? No, według mnie, prostych zasad liczenia, 108 tysięcy to więcej niż 86. Tak mi się wydaje. Oczywiście jest ich za mało. Dlatego w ramach projektu, który często jest nazywany zmniejszaniem kolejek, już 2 stycznia roku 2013, pani poseł, proszę się skupić, 13, przyjęliśmy rozporządzenie dotyczące zmiany sposobu kształcenia lekarzy. Zmniejszamy, skracamy czas kształcenia lekarzy, stworzyliśmy specjalizacje modułowe i uwaga, Pani poseł, chciałbym pani powiedzieć, jakie nowe specjalizacje w Polsce będą. Są choroby płuc dzieci, endokrynologia ginekologiczna, endokrynologia, diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, nefrologia dziecięca, pediatria metaboliczna, w sumie 10. 10 nowych specjalizacji, nowy protokół, nowe kształcenie i ponad 80 nowych protokołów specjalizacyjnych. Lepszych, nowoczesnych, europejskich i krótszych. Po to, żeby tych specjalistów było więcej, bo ich musi być więcej. Ale mówmy o prawdzie. Co roku 3 tysiące rezydentów. 3 tysiące rezydentów. I rezydent zarabiający w czasie kształcenia. 3170, potem złoty, potem podwyżka do 3458, a w specjalizacjach priorytetowych 3600. No można się kłócić, czy to dużo, czy to mało, ale to jest lekarz, który rozpoczyna specjalizację. Państwo finansuje kształcenie lekarzy i płaci za to, żeby specjaliści w Polsce chcieli się uczyć i pracować. Kolejna sprawa. No, może państwo o tym nie wiecie, ale w Sejmie trwają prace nad ustawą o POZ. Chodzi o to, żeby to jak najprościej powiedzieć, pani poseł, chodzi o to, żeby do POZ-u, żeby POZ mogli założyć pediatrzy interniści. To niby takie mało medialne, ja wiem. Ale jeśli pozwolimy pediatrom, którzy dzisiaj dla pacjentów są dostępni de facto w niewielkiej części w POZ-cie, a potem dopiero w szpitalu, i internistom założyć POZ, to będzie zdrowa konkurencja. Pani będzie mogła wybrać i mamy, rodzice, ojcowie będą mogli zdecydować. Chcemy, żeby nasze dziecko leczyło się u pediatry albo u lekarza rodzinnego, którego znamy i ufamy od lat. A swoją drogą, zna pani swojego lekarza rodzinnego? Idealnie. W końcu... W końcu... Pani marszałek... W końcu system EWUŚ. Przyniósł nam w ostatnim czasie trochę kłopotów. Ale skończyła się era, kiedy pacjent przychodząc do lekarza